Musimy wlądować na Marsie, prawda? Musimy lecieć w kosmos, musimy, nie wiem, dojść do środka Ziemi. No, no coś robić. Perspektywą pewności i bezpieczeństwa się nie buduje świata. Świat robią ludzie młodzi, energiczni, 10 słabe uszy trzyma za nogi jednego orła, który chce wzlecieć, nie pozwoli mu wzlecieć. Otóż dokładnie na tym polega socjalizm. Że człowiek chce coś zrobić, a tutaj siedzą mu na karku PIP, sanepid, dwa urzędy podatkowe i coś tam jeszcze i on nie może wzlecieć. I to jest program tradycji. Żeby się otworzył okno, żeby oni mogli wzlecieć. O to chodzi, żeby pozwolić ludziom latać, żeby ludziom pozwolić działać. Narasta nowa siła, narasta nowa siła młodych ludzi, ludzi, którzy mają wiedzę z internetu, a nie z reżimowej telewizji, a nie z reżimowych gazet. Ludzie na Śląsku mówią tak: panie prezesie, ja na pana głosuję, bo ja chcę, żeby moje dziecko wróciło do Polski. Wyborcy co? Swoich wnuków zobaczyć. A my co mamy robić? Mamy pozwolić, żeby dalej było to samo? Młodzi ludzie nie mogą wyjeżdżać za granicę, bo w Polsce nie da się nic zrobić, tak? Możemy czekać na to? Nie możemy czekać. Mamy ogromne możliwości. Technika jest wspaniała. Możemy się rozwijać, gdyby nie rząd to przeszkadza. I musimy zmienić państwo. Są tysiące ludzi, którzy wiedzą, że można inaczej. Można inaczej i my to zrobimy inaczej. Po prostu, normalnie. Trzeba zlikwidować tę okazję, czyli trzeba zlikwidować socjalizm. Jesteśmy tutaj dlatego, bo kochamy Polskę. I jak wszyscy Polacy po kolei będziemy walczyć o wolność. Wolność, władzę, sprawiedliwość! Tej siły już nie powstrzymacie.